Witam wszystkich, jestem właśnie na Kale Arachowej przed naszym blokiem. Wyszedłem z domu, jest godzina 6:10 i idę teraz pobiegać. Chciałem zrobić takiego typowego daily vloga, w którym chcę wam pokazać, jak spędzam swój dzień, kiedy nie ma weekendu, kiedy jest normalny tydzień, także zapraszam was na dzisiejszy film. Przebiegłem kilkaset metrów i idę biegać do Parku Sebastian, który znajduje się przy ulicy o podobnej nazwie San Sebastian. No i co? Biegnę! Start! Skończyłem biegać i wracam do domu. Biegałem tylko tak na czas, 15 minut. O, proszę, za mną Covrigiarie, takie pyszności. Ja nie mogę tego jeść, bo na diecie jestem i nie wiem, chleba tam mają dobre, takie te, jakby powiedzieć, takie rumuńskie obwarzanki, różnego rodzaju wypieki, chleb też tutaj chyba sprzedają, no i różne inne dobre rzeczy, także dla tych, co mogą, to serdecznie polecam. Za kilka minut będę w domu, jestem przy Kale Arachowej, także zaraz wchodzę do bloku. No i oszczędzę wam jakichś takich moich przygotowań typu mycie, golenie i takie różne. To nie jest kanał taki, jak robią panie, kobiety. Oczywiście nie śmieję się z nich, ale wiadomo, one tak bardziej lubią pokazywać jakąś tam higienę osobistą, makijaże, inne takie, chciałem powiedzieć, duperele. No i to jest raczej takie zastosowane dla nich, żeby one się tak pokazywały, ale dobra, ja się nie śmieję oczywiście, tylko po prostu mówię, że tak to wygląda. No i co, i za chwilę jestem w domu, a później zobaczycie, co dalej. Wyszedłem z domu i idę teraz za nam do Lidla na zakupy. Takie szybkie zakupy musimy zrobić, bo idziemy za niedługo do pracy. Ona idzie prosto po zakupach pracować, a ja wrócę do domu, bo ja idę trochę później, także będę miał czas, żeby rozpakować zakupy, no i później też się będę musiał zbierać do pracy, tak? Także teraz idziemy coś kupić. Nie robię oczywiście żadnej reklamy Lidla, po prostu no tylko wam mówię, gdzie będziemy kupować. A tak w ogóle to dzisiaj jest poniedziałek świąteczny, świąt katolickich, wielkanocnych, no i my dzisiaj normalnie pracujemy, bo dzisiaj to jest dla nas normalny dzień, a my mamy wolne w piątek i w poniedziałek. Z tym, że Anna wtedy nie pracuje w ogóle w te dwa dni, a ja pracuję w piątek, ponieważ no tak sobie postanowiłem, że skoro mam taką możliwość i mogę sobie zarobić podwójnie, no to dlaczego nie? Dlatego wolałem pracować w piątek. No a poniedziałek będę miał wolny, tak? Także tak to wygląda. A teraz chcemy kupić na zakupach pewne jakieś tam już produkty, które będą nam potrzebne, żeby przygotować się do świąt wielkanocnych, no i żeby ugotować coś dobrego do jedzenia, tak? Także taki jest plan na te zakupy. Parking Lidla pusty, prawie żadnych samochodów nie widać. Jest godzina wczesna, 7 rano i parę minut, także dopiero co otwarli przed chwilą, no i ludzie dopiero schodzą się, żeby robić zakupy. Jestem już w domu, zakupy zrobione, Anna poszła do pracy, a ja muszę teraz to rozpakować, no i biorę się za zrobienie jakiegoś śniadania. A tu są takie dwie torby zakupów. Nie nagrywałem już, jak szedłem po drodze, ponieważ nie miałem za bardzo jak, idąc z takimi dwiema siatami. Także no, tyle nakupiliśmy, no i będziemy mieli prawie na święta i na cały tydzień. O, widzicie? To jest to, co zrobiłem film ostatnio o zimnej wodzie, o ciepłej wodzie w Bukareszcie i co? Nie ma ciepłej wody. Wróciliśmy wczoraj w niedzielę, byliśmy na wsi i to jak widać, odkręcam, nie ma ciepłej wody. A zimna? Proszę, zimna jest, coś tam leci. Brudne naczynia, które będę musiał umyć niestety w zimnej wodzie. Okej, trzeba zacząć od kawy najpierw, także robię dobrą kawę. Także kawa się robi właśnie.
Na pewno będzie bardzo dobra. Śmietanka do kawy. O, troszkę mi się rozlało. Taka dobra śmietanka tłusta. 30%. Proszę bardzo. Będzie smakowało dobrze. Tutaj mam jeszcze rachunek z Lidla za zakupy. Gdzie tutaj jest cena? Ile zapłaciliśmy? 144,42 leja. Także tyle nas kosztowały zakupy. Paragon można odstawić. Teraz czas na śniadanie. A będę teraz jadł tak, żeby się raczej nie przejeść za bardzo. Mozzarella z oliwą, z oliwek. Trochę pieprzu sobie dałem. Zielona cebulka i mam jedno ugotowane jajko. Także życzę sam sobie smacznego w takim razie. Śniadanie było dobre, pojadłem sobie, jeszcze się napiję trochę kawy, no i zbieram się do pracy. Naczynia umyte w zimnej wodzie i został mi tylko talerzyk ze śniadania. Okej, czas jechać do pracy. Idę właśnie na tramwaj. Jadę tramwajem 32 do Piazza Unirii. No i stamtąd muszę się przesiąść na metro. Także teraz zmierzam na przystanek. I co wam chciałem powiedzieć, dzisiaj jest w ogóle taka pochmurna pogoda. 6 stopni w Bukareszcie, także nie jest zbyt ciepło. W weekend było naprawdę fajnie, to znaczy sobota była ciepła, 23 stopnie, a teraz jest normalnie tak zimno i tak się zrobiło nieciekawie. Także pogoda jest niestety zmienna. Skończył mi się abonament, który miałem do 16 kwietnia i miałem wykupione przejazdy na metro w Bukareszcie i na autobusy, tramwaje. Taki bilet miesięczny, który zakupiłem za 140 lejów, ale z 16 kwietnia mi się skończył parę dni temu, no i teraz robię inną opcję, ponieważ w pracy mamy do wykorzystania tak zwany, muszę się pospieszyć, bo mam zielone światło, benefit, z którego mogę sobie wykupić albo tak zwane miltikety, albo miltikety to jest takie za każdy przepracowany dzień 15 lejów mam za jedzenie, tak? Także mogę to sobie wykorzystać. Mam tam jakiś budżet, chyba 320 lejów miesięcznie na coś takiego, także to jest taki fajny dodatek, jeśli chodzi o pracę tutaj w Rumunii. W tych korporacjach często się to zdarza. Takie praktycznie we wszystkich, także dają coś takiego, tak? Także to jest fajna opcja. No i sobie wykupuję te miltikety i oprócz tego teraz zdecydowałem się, bo wcześniej miałem takie ubezpieczenie medyczne, ale zrezygnowałem z niego i teraz chcę sobie wykupić dofinansowanie do transportu. No i złożyłem sobie, zaaplikowałem, żeby mieć bilet na metro, także będę miał go za 2 tygodnie na początku maja, więc nie opłaca mi się teraz kupować abonamentu na cały miesiąc w połowie kwietnia, dlatego chcę kupić bilet 10 przejazdów na metro i teraz chcę jeszcze doładować kartę, którą mam na tramwaje. Mam taką kartę, którą sobie doładowałem. Tutaj dałem sobie 10 lejów na przejazdy tramwajami, autobusami też można. Jeden przejazd tramwajem teraz kosztuje 3 leje, także tak jak już kiedyś tam mówiłem, podrażały te bilety od września zeszłego roku. Dwukrotnie podrażały, bo 1,5 leja był jeden przejazd, także teraz 3 leje to jest naprawdę no, duża podwyżka, 100%, tak? W zamian za to nie dostaliśmy nic jako mieszkańcy. Nie ma nowego taboru, nie ma nowych tramwajów, nie ma nowych autobusów, wszystko jest stare. No i co? Jest jak jest. Jestem na przystanku tramwajowym. Widzę, już tam jedzie tramwaj z daleka, 32. A tutaj jest pan, który wsiądzie do tramwaju i będzie pewnie sprzedawał różne rzeczy. Nie chcę, żeby tak widział bezczelnie, że go nagrywam. Dobra, jedzie tramwaj, wsiadam teraz. Okej, jestem teraz w Piazza Unirii, no i idę właśnie na przystanek metro. O, widzę, tam jest dużo policji. Co oni tutaj robią? Jakieś takie posiedzenie zarządu? Co oni tam robią? To ja nie wiem. O, proszę, miły widok. Pani tutaj sprząta, także dobrze, bo tutaj ludzie dużo brudzą, zostawiają śmieci, jeśli chodzi o tą część miasta. Także fajnie, że pani sprząta. Patrzcie, się mam różowy plecak, bo niestety męskich nie było, także jakby ktoś chciał skomentować, bo już kiedyś chodziłem z takim plecakiem w jednym z filmów i ktoś powiedział właśnie, że jak to jest, że z różowym plecakiem chodzę. No chodzę, tak, nie tam jest obojętny kolor.
plecaka, ważne, żebym mi służył, żebym mógł sobie wygodnie coś tam do niego wsadzić. To jest taki mały plecaczek, mam w nim lunch, no i tam parę jeszcze jakichś drobnych rzeczy, które biorę zawsze za sobą, także jest taki, mnie to nie przeszkadza akurat jego kolor. Sprzedawcy przed metrem, pani sprzedaje ubrania, a tutaj teraz podejdę bliżej, to wam pokażę, jakiś pan z panią sprzedają kwiaty. Takie wejście do metra, muszę iść teraz kupić bilet szybko. Kupię prawdopodobnie bilet w automacie. Czasami jest tutaj kolejka przy okienku, przy takiej kasie biletowej, a przy automacie nie ma, także zobaczę, czy jest tylko taka sama cena. Powinno być 10 przejazdów za 25 lejów, także zaraz się przekonam, czy tak faktycznie jest. Anna sprawdzała to wcześniej na stronie. No i tak mi powiedziała, że tyle kosztują te bilety za 10 przejazdów, 25 lejów, także zaraz się okaże, czy tak jest. Tutaj jest taki automat, już do niego podchodzę i zaraz zobaczymy. I tak, Anna miała rację, jest 25 lejów za 10 przejazdów, także jest do wyboru zapłacić gotówką albo kartą. Ja będę teraz płacił kartą. Kod PIN OK i mogę zabierać bilet. Taki bilet i teraz będę mógł go używać przez 10 przejazdów. Numerze? A, inwers. Ada, Asza. No, widzę, że dzisiaj nie ma dużo ludzi o tej godzinie w metrze. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale dobrze, nie ma przynajmniej tłoku. A ja muszę przejść teraz na niebieską linię metra, także muszę się dostać na drugą stronę. O, tam znowu policja widzę, stoi. Nie wiem, czy ich uchwycę kamerą, a może nie, dobra. Nie będę ich filmował. Jeszcze coś się przyczepią, że ich nagrywam. Ale uśmiechnięci byli, to chyba nic strasznego. Nie będą tutaj robić, zatrzymywać ludzi, nie wiadomo za co. Kiedyś zatrzymywali, ale to dobra, nie chcę o tym mówić. Zatrzymywali, jak ktoś nie stosował się do pewnych zasad, jakie obowiązywały w metrze. Ale to było i minęło na szczęście. Także teraz jest inna rzeczywistość. No chyba przyjechał jakiś pociąg, bo teraz widzę, że dużo ludzi idzie. Wszyscy się spieszą, wszyscy do pracy. Raczej z pracy to nie, raczej do. Także tak się teraz tłoczno zrobiło przez chwilę. Tutaj możecie kupić jakieś fornetti, tego typu rzeczy, przekąski. I tam też jest jakiś sklepik. Tutaj jakiś z odzieżą. A ja idę schodami w dół na przystanek. Są dwa kierunki metra. Jedna stacja, o, jedzie pociąg, będzie teraz głośno. To jest w kierunku Berczeni, a druga w kierunku Pipera. Ja jadę w kierunku Pipera i muszę wysiąść na Piazza Victoria. Czekam na pociąg, powinien przyjechać dosłownie za chwilę, bo one odjeżdżają dosyć często, także nie powinienem czekać zbyt długo. Dobra, wsiadam jak zawsze do ostatniego wejścia. Jestem na Piazza Victoria, przejechałem tylko 3 przystanki, także to jest bliziutko, jakieś 5 minut drogi pociągiem. No i idę teraz do góry tam na ulicę już i zmierzam do pracy. Takimi schodami ruchomymi do góry. Przy wejściu też jest jakiś kiosk, też różne jakieś rzeczy można kupić, coś do jedzenia, jakieś papierosy. Nie wiem, czy kawę też można, czy nie. O, i pani sprzedaje kwiatki. Jedna, i tam jest druga pani, która też sprzedaje. A co ten gość tutaj ma na plecach? Jakiś dziwoląg. Pani sprzedaje kwiaty przed kwiaciarnią i tam jest kwiaciarnia. A tam po drugiej stronie jest parlament, gdzie obradują rumuńskojęzyczni politycy. I znowu pani sprzedaje kwiaty, a ja idę tutaj na przejście. To jest jedyne przejście, na którym przechodzę na czerwonym świetle i tylko czekam na taki moment, kiedy samochody przestaną jeździć, ponieważ tutaj by trzeba było tak czekać długo, żeby przejść na drugą stronę, czasami niekiedy 10 minut. Ja nie mam na to po prostu czasu, więc czasem łamię świadomie przepisy. Tak jak teraz właśnie, na czerwonym. Kolejna kwiaciarnia. I jeszcze rzut oka tutaj na Piazza Victoria, jak się prezentuje. Dużo różnych budynków, tak jak
Wam robiłem kiedyś taki film o kontrastach w Bukareszcie. O, słychać oczywiście karetkę, ale nie mam zamiaru czekać, aż ona przyjedzie. Trudno, robi trochę hałasu. I taki budynek stary jak tutaj jest, a po drugiej stronie piękny nowy. Bardzo popularne są teraz te hulajnogi elektryczne i dużo ludzi sobie je wypożycza. Stoją gdzieś na ulicy i możecie sobie tak wziąć. Tutaj jest fajna taka piekarnia, Luka się nazywa. Takie różne właśnie wypieki można, te obwarzanki takie rumuńskie kupić, różne inne rzeczy. Oczywiście kolejna kwiaciarnia, apteka Anna Maria, tak jak moja Anna. Nazywa się Maria, też ma na drugie imię, także wszystko się zgadza. Dojazd do pracy zajmuje mi jakieś 40 minut, 45. No, ktoś by powiedział, że to jest dużo. Uważam, że nawet mnie ten czas zawsze szybko leci w drodze do pracy. Teraz tym bardziej, jak już nagrywam i robię takiego daily vloga, to nawet nie wiem, kiedy ten czas zleciał. Normalnie jak jeżdżę do pracy, to sobie coś słucham zawsze. Także ja uważam, że fajnie, że pracuję w biurze, wiele ludzi pracuje nawet jeszcze do tej pory online, pracują w domach. Ja bym powiedział w ten sposób, że mnie bardziej służy praca w biurze i lubię chodzić do pracy zawsze, to tak człowiek wyjdzie z domu, ma jakąś taką mobilizację, żeby się poruszać, a nie takie siedzenie jak taki truteń w domu, nie? Dlatego doceniam to, że mam możliwość pracy takiej w biurze, a nie w domu. I ten budynek, co widać przede mną, to tam właśnie pracuję, także zaraz wchodzę. Jestem, ale idę teraz tutaj do takiej kuchni. Tutaj zawsze mam przerwę na lunch i to mamy takie fajne akcesoria. Mamy raz, dwa, trzy lodówki, trzy kuchenki mikrofalowe. To są jakieś automaty, gdzie można coś kupić. Automaty z kawą, z sokiem. No i chcę sobie tutaj zostawić swój lunch właśnie w lodówce. No i idę zaraz na górę. Jadę teraz windą na drugie piętro. No i kończę na razie nagrywanie. Odezwę się do Was później, bo tam już w tym naszym biurze raczej nie będę miał możliwości nagrywania. Jest teraz godzina 14 i idę na przerwę lunchową, idę sobie coś zjeść. No i zobaczę, co dalej. Pracuję do godziny 19, także jeszcze trochę czasu przede mną. No i co? Trochę głodny jestem, także nie przedłużam i idę do kuchni. Pojadłem sobie na lunchu i jestem teraz tutaj na zewnątrz, na ulicy Strada Nicolae Titulescu. Ej, jak głośno parkuje samochód. Idę się przejść trochę, ponieważ mam dużo przerwy. No i żeby Wam pokazać jeszcze, jak tu wygląda okolica. Tam widać panią, która zbiera pieniądze, siedzi, żebra. To jest taki smutny widok. Przejdę na drugą stronę ulicy, ale muszę zaczekać, ponieważ jest czerwone światło. Tutaj zmieni się szybko, także nie trzeba przebiegać nielegalnie. Tak jak tam na tym przejściu dla pieszych, jak szedłem do pracy. No i tu Wam pokażę jeszcze po drugiej stronie jest sklep Profi City. Tam się znajduje sklep, można zrobić jakieś zakupy takie małe. W ogóle tu jest taka duża, ruchliwa ulica. Było zielone, no to przeszedłem. Jest tutaj taki specjalny sklep, który Wam chciałem pokazać. Nazywa się Basarabia. Nie będę tam wchodził do środka, ale pokażę Wam tak z zewnątrz, jak wygląda. Taki sklep Basarabia. Tutaj można kupić różnego rodzaju słodycze, wina i takie alkohole. Znajduje się linia tramwajowa i kiedyś jeździłem na początku do pracy tramwajem, ale na pewnym odcinku przy Afi Park, tam robiłem kiedyś film z takiego centrum handlowego dawno, dawno temu i tam zaczęli remont torów tramwajowych i ten remont ma trwać bardzo, bardzo długo, bo ponad rok. No i też dlatego zdecydowałem się, żeby dojeżdżać do pracy metrem, bo jest to najszybsza droga, najszybsze rozwiązanie. O, coś tam remontują, widzę. Po drugiej stronie remontują drogę, robią hałas, robią chyba jakiś asfalt, kładą czy coś. No i dlatego też sobie tak to przeanalizowałem, ponieważ jeździ też tutaj autobus linii numer 610, ale raz jak pojechałem tym autobusem, było tak zakorkowane rano i spędziłem około godziny czasu, żeby dojechać do pracy. Jest to za dużo. Za dużo, za długo. Te autobusy nie jeżdżą tak znowu często, więc najlepszym rozwiązaniem dla mnie jest, żeby jeździć jednak metrem. Także opłaca mi się to. To jak mówiłem wcześniej na początku vloga, zaaplikowałem sobie
No to takie dofinansowanie do przejazdu na metro. Także 80 lejów będę miał w kieszeni, że tak powiem, ponieważ mam to z takiego bonusu, który otrzymuję raz na miesiąc, taki bonus socjalny. Tak jak wam mówiłem, że mogę sobie różne rzeczy z niego wziąć, więc fajnie, bo nie będę płacił za metro w przyszłym miesiącu. Wcześniej miałem taką opcję, ale tak jak powiedziałem, korzystałem z pakietu medycznego. Z tym, że się wkurzyłem ostatnio, bo jakiś czas temu chciałem iść do lekarza i mimo, że miałem ten pakiet medyczny i próbowałem. Zamówiłem sobie wizytę u lekarza, to i tak zapłaciłem 216 lejów za wizytę u tego takiego odpłuc lekarza, bo chciałem sobie coś zrobić, jakieś badanie. Czyli nic się nie dzieje, nic z ten, ale no chciałem coś skontrolować i myślałem, że będę miał to w abonamencie, tak? Płacę 90 lejów abonament, już skończyłem, bo skasowałem ten abonament, ale płaciłem tyle i w zasadzie jeszcze musiałem płacić znowu za wizytę u lekarza, dlatego stwierdziłem, że zamiast tego to wolę sobie dobrać tak, żeby mieć te przejazdy na metro z tego bonusa, no a resztę zużywam na te miltikety takie, tak, także to była najlepsza opcja dla mnie. Doszedłem do takiego skrzyżowania, ale będę wracał, bo no nie ma sensu tutaj dalej iść, jakbym chciał tam dalej prosto jeszcze iść i nie wiem, tam byłoby może z kilometr albo niecały, to bym doszedł do dworca Gare du Nord, do dworca kolejowego, który no nie jest tak daleko stąd, no ale mam tej przerwy jeszcze tak trochę, nie wiem, z pół godziny może. Wracam tam do biura, siądę sobie, coś tam jeszcze pooglądam na komputerze, żeby jakoś ten czas spożytkować. Normalnie to bym sobie kupił jeszcze jakąś kawę, przywiozłem sobie kawę z domu, ale wypiłem i ponieważ przez ten weekend jadłem dużo na urodzinach siostry Anny, to sobie za dużo pozwoliłem na różne rzeczy do jedzenia, więc jakoś tak muszę oszczędzać żołądek, żeby nie pić tej kawy zbyt dużo teraz i trochę się oczyścić, trochę jeść tak bardziej zdrowiej, bo jednak trochę tych słodyczy wpadło przez weekend, a tak jak już nieraz mówiłem, jesteśmy za mną na diecie keto, więc przez weekend sobie za dużo pofolgowaliśmy, no i teraz trzeba to wszystko nadrobić i odżywiać się z powrotem zdrowo, tak jak to robiliśmy do tej pory. Wracając po drodze, chciałem wam pokazać kolejna kwiaciarnia. Kwiaciarni jest bardzo dużo w Bukareszcie i ludzie tutaj kochają kwiaty i lubią kupować. Widocznie jest po prostu takie zapotrzebowanie, dlatego tych kwiaciarni jest bardzo dużo i są praktycznie na każdym rogu. Nawet kilka kwiaciarni znajduje się na jednej ulicy, niektóre są właśnie jedna koło drugiej. A teraz przechodzę koło salonu fryzjerskiego. Taki salon fryzjerski wygląda naprawdę fajnie. Tam widzę, pracują sobie panie, czeszą, modelują. Ciekawa sprawa. Ja swoją fryzjerkę mam i chodzę do takiej pani, która ma na imię Elena. Jak już kiedyś wspomniałem w takim filmie, co spłonął ten Prosper Plaza, to tam był salon fryzjerski, w którym zawsze, do którego zawsze chodziłem, gdzie mnie pani szczygła, ale po tym jak spaliło się to wszystko, cały budynek został zniszczony, no to zastanawiałem się, gdzie mogę chodzić do fryzjera ponownie i okazało się, że postawili wszystko tak na nogi z powrotem, cały ten salon, z tym, że już oczywiście nie wprost te plaza, bo budynek nadaje się do rozbiórki, muszę przebiec na zielonym, żeby tu zdążyć, ale otwarli salon fryzjerski w budynku praktycznie po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko stacji benzynowej. W tym filmie wam już nie pokażę, gdzie to jest dokładnie, bo nie będę miał możliwości, żeby tam podjechać i to sfilmować. Także dobrze, bo tam się otwarł ten salon, wszystko na nowo działa. Byłem tam 2 tygodnie temu, żeby się oszczyc i fajnie wszystko urządzają od nowa, cały lokal. Także dobrze, że po prostu działają. No i że dalej mają możliwość, te osoby, które tam pracowały, między innymi Elena, że mogła wrócić do pracy i dobrze, że odbudowują po prostu tą markę, którą mieli już tam od iluś lat i naprawdę z tego salonu fryzjerskiego muszę powiedzieć, że jestem
bardzo zadowolony tam, gdzie chodzę. Mimo tego, iż wielu Polaków narzeka na usługi w Rumunii, to ja miałem to szczęście znaleźć akurat bardzo dobrą fryzjerkę. Chodzę teraz do budynku, ponieważ idę zaraz na górę i odezwę się do Was później. Nie wziąłem sobie kabelka do kamery, więc nie mam za bardzo jak jej podładować, a chciałem jeszcze coś nagrać, także muszę teraz oszczędzać prąd. No i odezwę się, to jak mówię, do Was później. Wyszedłem właśnie z pracy i idą ze mną moje koleżanki. To jest Martusia. Hello. Pozdrów wszystkich widzów. Pozdrawiam. Wszystkich. Dobra. Wszystkich widzów. Wszystkich widzów. A to jest ja również Ania. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Co się? Jaka Marta się? Nie pesz się. Co paparazzi? To będzie na YouTubie. Jesteśmy na Piazza Wiktorii. Ania jest bardzo utalentowaną osobą, ponieważ... Czym się zajmujesz, Aniu? Jestem strzypaczką. No więc właśnie. Ale pracuję też z Rafałem w takiej bardzo fajnej filmie, też z Martą. Pracuję tutaj właśnie, Marta obok nas też jest. Rafał jest bardzo utalentowanym blogerem, nie wiem jak to się teraz mówi. No nieważne, takim youtuberkiem. YouTube creator. Materiały są bardzo kreatywne, bardzo inteligentne. Bardzo życiowe. A już dobra, nie chwal. Powiedz coś o sobie, nie chwal. Subskrybowanie. No dobra, dziękuję za polecenie kanału. Ale będziesz miała okazję zagrać na skrzypcach i pokażemy to w którymś tam filmie, tak? Bardzo chętnie, tak. Bardzo chętnie. Tutaj, to jest dla mnie wielki honor tutaj wystąpić właśnie u Rafała. Tutaj jeszcze raz zapraszam do subskrybowania do kanału Rafała. Żeby się kończy. Najlepsza reklama ever. To ja teraz poproszę, żeby tutaj Marta się powiedziała. Marta, parę słów do kamery. Ja do nie jestem skrzypaczką. Jesteś skrzypaczką. Ale Marta gra na gitarze. O proszę. Ciężko to nazwać grą, ale tak. Usiadam. Właśnie, na gitarze. Tak, na gitarze. Tak. Tak, na gitarze, dobra. Kilka dźwięków potrafię z niej wydobyć, ale nie porównuję. Ale wartościowy. Z Anią. Więc... No i tyle w tym macie, no co ja mogę powiedzieć, nie wiem gdzie mam patrzeć w ogóle na tą kamerę, w ogóle... Tutaj. No, na tą dziurkę tu, tak? Tak. Przepraszam za moje miny. Nie ma za co przepraszać, dobrze. Możesz pozdrowić rodziców. Dobrze, już zielone. Teraz na razie pozdrawiamy, bo zielone już, przechodzimy, pa! Pa, pa. Filmać? No. Dziewczyna tam chciała, żeby ją sfilmować, chyba sprzedaje kwiatki tutaj w metrze. Co miałem powiedzieć, z Martą i za nią jest zawsze wesoło, bardzo je lubię, bardzo dobrze mi się z nimi pracuje. To jak wspomniałem wcześniej, za nią będę robił wywiad, tak na poważnie, już bez żartów. No i pojawi się ten wywiad, mam nadzieję, że w maju, bo tak jesteśmy z nią umówieni, żeby zrobić ten wywiad. Ona nagra też, jak gra ładnie na skrzypcach, także taki jest plan na film, które będziecie mieli okazję zobaczyć. A tymczasem ja czekam na pociąg, żeby dostać się do Piazza Unii. Jestem w Piazza Unii, wysiadłem z metra. No i co, czeka mnie taka sama droga powrotna do domu. Muszę iść teraz na tramwaj, numer 32 oczywiście. No i żeby dojechać do Calea Rachowej, także tutaj mam niedaleko do przystanku. No i mam nadzieję, że nie będę musiał długo czekać. Jeszcze rzut okiem na Piazza Unii, tam z daleka widać fontanny. Tak wyglądają. Żółta taksówka. I a propos taksówek, to muszę Wam powiedzieć, że musicie tutaj uważać, bo jak taksówkarze wiedzą, że nie jesteście stąd, nie jesteście z Rumunii, to mogą Was po prostu oszukać. Już zdarzyło się tak, że jedna pani, która przyleciała do Bukaresztu i wzięła taksówkę z lotniska, to jej powiedział 60 euro, żeby tutaj do Unii dojechać, także w ten sposób ją oszukał, bo kurs tyle nigdy w życiu nie kosztuje. Może kosztować 60 lei, 70 lei, ale nigdy nie w euro. Nigdy nie w euro, bo to jest zawyżona cena kilkukrotnie, także na taksówki trzeba uważać. No i uzgodnić najlepiej cenę przed przejazdem lub też wziąć jakąś tą
przejazd z aplikacji. Jestem w tramwaju, udało mi się go złapać praktycznie jak tylko przyszedłem na przystanek, także za niedługo będę w domu, mam tylko kilka przystanków, no i zobaczy się za mną. Dojechałem i zaraz będę w domu, także przywitam się za mną, czeka na mnie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że tak jak wspominałem, będę robił ten wywiad za nią, to może uda wam się zachęcić również Martę, która by opowiedziała o swoich doświadczeniach i życiu w Rumunii. Ona mieszka no też około 3 lat tutaj, tylko że trochę jest nieśmiała do kamery, to jak mieliście okazję widzieć, ale to nie ma znaczenia. Marta, ja to mówię tutaj do ciebie, też do wszystkich widzów, ja wszystko wyjaśnię, jak masz mówić, gdzie patrzeć, nie masz się co przejmować. I możesz opowiedzieć też o swoich doświadczeniach i życiu w Rumunii. Może widzowie zachęcą cię również w komentarzach do tego, mam nadzieję. Zobaczymy, jak wyjdzie. No i cóż więcej, jestem na Kale Arachowej. Zaraz jest mój blok przede mną, także będę wchodził do mieszkania, do bloku. Jeżeli wam się podobał ten film, to zostawcie jakiś komentarz, dajcie oczywiście łapki w górę. No i subskrybujcie nasz kanał. No i tak jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że ogólnie to wystarczy na dzisiaj tego vloga. Nie będę wam już pokazywał, co będę robił w domu. Taka formuła, jak wam przedstawiłem, jak wygląda mój dzień, myślę, że wystarczy. Taki poniedziałkowy, świąteczny dzień, w którym akurat pracowałem, ponieważ święta w Rumunii są tutaj tydzień później. Także mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia następnym razem.